kultus kończył 18 wieku. Można powiedzieć, że w układzie przestrzennym był taki sam, jak obecnie widzimy nasze miasto. Zacznę od tego, że był w środku ratusz barokowy, którego obecnie nie ma. Ten budynek współczesny jest budynkiem zbudowanym w latach 50. XX wieku. Ten ratusz barokowy charakteryzował się tym, że wieża była obudowana, czyli wieża stanęła w środku ratusza. I to było takie główne miejsce, prawda, tak jak teraz, tak jak w przeszłości urzędował burmistrz w ratuszu, rańcy miejscy, jak odbywały się jarmarki, to były towary składowane, prawda. Jeśli chodzi o sam rynek, no to były znane tutaj w Pultusku jarmarki, które dostarczały mieszkańcom Pultuska bardzo dużych dochodów, nie tylko mieszkańcom, ale również kaszy miejskiej. Na pewno Pultusk, kamienice nie były w takim stanie, jak obecnie widzimy. Z tych najstarszych kamienic była zapewne kamienica, gdzie mieści się część sądu. I wówczas no, można powiedzieć, że w tamtym okresie był to budynek, w którym mieszkali księża emeryci, obronne, którymi otoczone było miasto. Te mury w końcu XVIII wieku były już w bardzo złym stanie technicznym, jeśli tak można powiedzieć. Były zrujnowane, dlatego że jak przyszły po upadku powstania kościuszkowskiego, po trzecim rozbiorze Polski, te tereny znalazły się w granicach zaboru pruskiego, to jedną z pierwszych decyzji to było rozebranie tychże, prawda, murów obronnych, które pozostawały no, w takim stanie bardzo złym technicznym, ale na pewno w dobrym stanie była brama wjazdowa do miasta. To była ta, tu gdzie obecnie jest Most Świętojański, była główna przeprawa, prawda, tędy wjeżdżano na rynek. I ta brama była w dobrym stanie. Budynek obecnego liceum Piotra Skargi był budynkiem piętrowym, bo teraz budynek ma dwa piętra, a ten budynek, można nawet powiedzieć, że on był niedokończony jeszcze w kościół poreformacki, czyli kościół świętego Józefa. Tam byli jeszcze ojcowie franciszkami, reformaci, dlatego że też już po upadku Rzeczpospolitej reformaci zostali stamtąd wyrzuceni, a tam założono więzienie, ale to już mówię o początkach XIX wieku, ale kościół i klasztor był. No cóż było, na pewno w jakiejś tam części były użytkowane te pichlerze na wzgórzu Abrahama, prawda, które w tej chwili są nieudostępnione. No w dalszej odległości był kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża, czyli tak podsumowując, obiekty sakralne, które, prawda, które są obecnie, były również w dobie wybuchu powstania kościuszkowskiego, jak mówię, z zabudową częściową tutaj rynku. Na rynku na pewno był bruk, tak jaki teraz jest. Podejrzewam, że nie było tej kostki granitowej, tylko też był bruk. To było ważne, bo biskupi, prawda, musieli wjeżdżać paradnie na teren pałacu. Radykalne nastroje społeczne podsycała jeszcze wystawiona 1 marca 1794 roku opera Wojciecha Bogusławskiego Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, którą kilka dni po premierze cenzura zabroniła wystawiać między innymi za tę arię. Im sroższy los nas nęka, tym mężniej stać nam trzeba. Kto podle przed nim klęka, ten nie wart względów nieba. Mnie chociaż głód dojmuje, lecz duszy mej nie szkodzi. Wesołość, troski, słuchaj.
słodzi. Niemądry kto wśród drogi z przestrachu traci męstwo. Im sroższe cienie błogi, tym milsze jest zwycięstwo. Na górze mieszka sława, a szczęście jeszcze by. Przy odrobinie dobrej woli i przy dużym patriotyzmie lokalnym można tak uznać. Na pewno aresztowanie Mostowskiego i Piaseckiego przyspieszyło decyzję Madalińskiego o niepodporządkowaniu się rozkazom o redukcji, gdyż obawiał się, że oni po prostu przesłuchiwani w Warszawie wydadzą jego i wyjdzie na jaw cały zasięg spisku. No potem zważywszy, że Madaliński rozkazał skoncentrować całą brygadę w Ostrołęce i w Pułtusku, więc właściwie można te dwa miasta uznać za początek wybuchu insurekcji. Na wieść o sukcesie pod Racławicami 17 kwietnia 1794 roku mieszkańcy Warszawy ze wszystkich grup społecznych zaatakowali pułki rosyjskie. Kilkudziesięciu mieszczan uzbrojonych w strzelby i jedną armatę przez 3 godziny do nadejścia pułku Działyńskiego powstrzymywali Rosjan na placu Saskim. Żydzi kupili się tłumami, a oczy swoje zasłoniwszy od proku ich armat, biegli na oślep na działa i bagnety i w kilku miejscach przemogli Moskalów. W czerwcu do walki przeciw powstaniu włączyły się Prusy. Połączone siły rosyjsko-pruskie pokonały wojska Kościuszki pod Szczekocinami. Poległo 2000 żołnierzy. Zginęli w walce dwaj generałowie, Józef Wodzicki i Jan Grochowski. Śmiertelnie ranny został Bartosz Głowacki. Na wieść o klęsce wzburzeni mieszkańcy Warszawy powiesili Targowicza. Od lipca do września wojska pruskie oblegały Warszawę. Wielkie zasługi w obronie stolicy oddał generał Jan Henryk Dąbrowski, który otrzymał odznaczenie ojczyzna obrońcy swemu. Jego postawa wywarła tak duże wrażenie na królu pruskim, że ten po upadku powstania zaproponował Dąbrowskiemu służbę w armii pruskiej. We wrześniu do Wielkopolski, aby wspomóc tam insurekcję, wyruszył Jan Henryk Dąbrowski, który zdobył m.in. Gniezno i Bydgoszcz. 10 października wojsko polskie przegrało pod Maciejowicami, a ranny Tadeusz Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej. Naczelnikiem powstania został Tomasz Wawrzyński i to on był ostatnim przywódcą Wolnej Rzeczypospolitej. Brygada uczestniczyła w walkach powstańczych. Czy może pan przybliżyć jej losy? Brygada w momencie rebelii, podniesienia rebelii przez Madalińskiego, brygada była skoncentrowana w Pułtusku i w Ostrołęce. Stąd ruszyła pod Przasnysz, potem przez Mławę, Raciąż, Wyszogród, zdążała pod Kraków. I już na Mazowszu tutaj doszło do pierwszych walk z wojskami pruskimi, dodaj do dwóch potyczek, których Prusacy zostali rozbici. Po dalsze brygada zdążyła akurat na bitwę pod Racławicami, wzięła udział w bitwie pod Racławicami, potem w czerwcu walczyła pod Szczekocinami. W sierpniu bodajże brała udział w obronie Warszawy. Pod koniec sierpnia tutaj znów była w pobliżu Pułtuska, mianowicie pod Sorockim usiłowała przeprawić się na prawy brzeg Narwi, ale bez powodzenia. A we wrześniu razem z Janem Henrykiem Dąbrowskim Madaliński i jego brygada walczyła w Wielkopolsce, gdzie m.in. zasłużyła się przy zdobywaniu Bydgoszczy. Czy ludność pułtuska zaangażowała się w walki powstańcze lub pomoc powstańczą? Czy znane jej nazwisko burmistrza Pułtuska, który według autorów dziejów Pułtuska został za pomoc powstańcom rozstrzelany? Ludność tak zaangażowała się, bo wkrótce po opuszczeniu przez żołnierzy Madalińskiego Pułtuska przybyli tutaj Rosjanie, a następnie Prusacy zajęli Pułtusk i obsadzili całą linię Narwi. Z kolei na Popławy przybył w początkach maja pułk ochotników Walentego Kwaśniewskiego, który właśnie ściśle współpracując z mieszczanami pułtuskimi chciał zdobyć Pułtusk, ale nie dostał zgody naczelnego dowództwa na tę akcję, no i te zamiary spełzły na niczym. Prawda, Pułtusk by został zdobyty przypadkiem pod koniec czerwca
1794 roku. Mianowicie wtedy dowództwo polskie zaplanowało operację między Różanem a Ostrołęką, a w Pułtusku rozpoczęto ostrzał artyleryjski i udawano, że tutaj ma być nastąpić główne uderzenie. Podobnie, że ten ostrzał wywołał taki popłoch, że Prusacy wyprowadzili cały tabor z miasta i szykowali się już do odwrotu. I wystarczyło rzeczywiście uderzyć, a nie tylko markować uderzenie, żeby Pułtus został zdobyty. No ale niestety do tego nie doszło. O tym burmistrzu to jest też ciekawa sprawa, bo o tym pisze tylko Bronisław Gilejko, podając w przypisach, powołując się na dwie publikacje. No, jedna to jest Tokarza, Marsz Madalińskiego, i druga Bartoszewicza, Insurekcja Kościuszkowska. Na tych stronach, na którą się powołuje, nie ma wzmianki o uśmierceniu pułtuskiego burmistrza. Ja przejrzałem księgi zgonów z tego roku parafii pułtuskiej, gdzie dość dokładnie notowano, zwłaszcza gdy zmarła jakaś ważna persona, to notowano jej tytuł. Nie ma mowy o żadnym burmistrzu. Ale nie można wykluczyć, że burmistrza po prostu wywieziono, jeśli tam zabito. 4 listopada wojska generała Aleksandra Suworowa i generała Iwana Fersena ruszyły na Warszawę. Po zdobyciu szturmem Pragi Rosjanie dokonali rzezi ludności. Dzień później Warszawa padła, a Suworów mógł zameldować Katarzynie II. Ura! Warszawa jest nasza! Wojska polskie cofnęły się i 16 listopada naczelnik Wawrzecki rozwiązał armię i skapitulował przed Suworowem.